płytki to jakie wolicie? Takie bardziej trójkątne, czy kwadratowe? Kwadratowe, duże i szare. Aha. A też was wkurzają takie rzeczy, jak coś jest nierówno? Nie, czemu? No nie wiem, tak. Zależy, w jakich butach jestem, jak jestem w szpilkach, to mnie wkurzają. No tak. W gumowcach? Nie chodzę w gumowcach. Aha. No dobra, miło było porozmawiać. No ja tak naprawdę to takie filmy kręcę z nieukrytej kamery, tak rozmawiam z ludźmi, takie różne rzeczy robię, takie dziwne, tak, tak. No ale fajnie z wami rozmawiać, a możemy fragmentu z wami użyć w filmie na YouTubie? Ja? No, ale jakieś ładne. Tak, takie, żeby nie... No takie fragmenty, jak kilka, tam kilka osób, kilkanaście osób jest w jednym odcinku, nie? 15 osób. No różne takie wyzwania robię, gadam różne rzeczy z ludźmi, to różne. No, ja też kojarzę, no tak. Ale ten akurat to pytanie. To nie, no to będzie właśnie taki jeden z odcinków, gdzie tak sobie rozmawiam tylko. To tobie twarz zamarzę. Ja wyglądam jak... Dzięki, dobrze. Ja zgodę wyrażam. Okay. Chociaż wyglądam jak debil, ale... No to w końcu nie będę sam. No. To spoko. Super, to miłego dnia udanego. Jak myślisz, czy obcy istnieją? Nie. To dlaczego jest tabliczka obcym wstęp zbroniony? Czyli muszą istnieć. I ukrywają to przed nami. Zawsze o tym myślałem. A jak myślisz? Czy istnieje życie po śmierci? Tak? I co tam może być? Przekonamy się, jak umrzemy. No właśnie. Ale to jest taka zbyt odległa perspektywa, wydaje mi się, żebyśmy teraz mogli powiedzieć tak. Raczej powinniśmy dywagować, czy należy skupić się na tym obecnym życiu, skoro tamte istnieje, czy może powinniśmy skupić się tylko na tym, co jest teraz. Bo jeżeli tam istnieje życie, to czy jest sens, abyśmy żyli tutaj? Jak wam się wydaje? Czy obcy istnieją? Nie. To dlaczego w takim razie istnieje tabliczka obcym wstęp wzbroniony? Nie mamy czasu. Nie ma czasu teraz nikt, a jednak wszyscy ten czas mają. Wszyscy pędzą. Wszyscy się gdzieś śpieszą. Zamiast po prostu żyć tu i teraz. Ale rozumiem takie... Mamy czasy. A więc żółte w sumie spoko takie. Niebo jest żółte. Ziemia akurat to taka niebieska. Okej, okay. To miło było porozmawiać. Dobrze, nawzajem. Tak naprawdę to ja kręcę taki film z nieukrytej kamery i tak podchodzę do ludzi, rozmawiam na różne rzeczy, takie różne dziwne i też nie dziwne i takie. Ale fajnie zareagowaliście. Możemy fragmentu z wami użyć w filmie na YouTubie? To super. To Lukas TV, subskrybujcie, lajkujcie. To miłego dnia i piąteczka i w ogóle i tego. No, to cześć. Hej, cześć. Ja ciebie też w tym momencie. No ale żółty też jest spoko. W sumie myślę, że z tych dwóch to... To bym wolał czerwony. Bo jednak czerwony to jest taki... No, to płynie w nas takie czerwony. Z serducha. No tak. Słuchaj, uciekam, bo mam za 15 minut. Okej, okay, ale miło było porozmawiać. To piąteczka. Dobrego dnia. Ja tak naprawdę to takie filmy kręcę z nieukrytej kamery i tak z ludźmi gadam, różne takie dziwne rzeczy mówię, ale fajnie zareagować. Możemy fragment użyć w filmie z tobą na YouTubie? Myślę, że tak. Aha, to spoko. Tu Lukas TV, sprawdź sobie przez okay. K. Lukas TV na YouTubie. To miłego dnia. Cześć. O różowym kolorze co pani myśli? Różowy. O różowym kolorze? No tak. Ja wiem. No. To według pani jest dobry kolor, czy taki brzydki? Jak to lubi, no to ja nie wiem. No mnie to jest obojętne. Bo ja się zastanawiam, czy na różowo się ubierać. A to tak, jasny. No. No jasny i ciemny. To zależności, to na... Chyba nie będzie rodzić. Tak? Nie będzie tak. Aha, no bo ja się zastanawiam, bo... Na jaki to kolor, tak żeby takim macho się stać? Wie pan, kupiłem sobie takie koszulki z takim dekoltem dużym i takie obcisłe spodnie, jak to poradzali w
w poradnikach i... Gdzie się pan przechodzić? No. Ale próbowałem wejść, to pani ciasne, to jest takie... Chce się pan zmienić w kobietę? To w kobietę się tak zmienia? A to ja nie wiedziałem, ja myślałem, że to takie... Poradnik bycia macho. No, tylko to jak próbowałem wejść, to to dwie nogawice na jedną nogę mi się zmieściły. To takie jakieś, nie wiem co to tego, to ja się... Ja też nie wiem. Co myślisz o różowym kolorze? To jest okej? Okay? Czemu nie? No bo się zastanawiam, czy taki nosić. Czy jednak może zdecydować się na niebieski albo fioletowy. A twój jaki jest ulubiony kolor? Nie wiem, czarny. O! Podobnie jak mój, to jest taki radosny. Ja to zazwyczaj na różne dożynki, na stypy chodzę zawsze, żeby się pocieszyć. Hello guys, what do you think about pink color? It's a good color for men? Pink? Yes, it's good. Yeah? Maybe blue is better? Blue or pink? Hello! Hey guys, what do you think about pink color? Pink is good. And pink? My tano is good. Oh, but it's for me? You think for men it's good? Yeah, pink is good. Oh, because I don't know, blue or pink? Pink. Okay, what is your favorite color? Yellow! Oh, I like yellow! Okay, bye! Oh, dobra, to poczekaj już. Jak tak dla kogo będzie? Ale nie, to jest kupon. Myślałem, że autograf chcesz. Nie chcę. Nie. Aha. Nie. Bo mi ludzie dają tak do podpisania, no. A po prostu nie wiem, bo ja cię nie znam, więc... Aha, no okej, okay. No to... A, nie, to... Cześć, Fritz. Siema, mordo. Siema. O, i Verso jest. Czekam na nowy film. Dziś o 15 będzie. Dobra, śledzę, wszystko lajkuję. Właśnie. Może bym się na początku zszokowała pewnie. Nie wiem, no zszokowałabym się na pewno na początku, a później może zależy jakby, jacy byliby na nas nastawieni. Muszę uciekać, śpieszę mi się do pracy, przepraszam cię. Okej, dobra, bardzo. Dobra, ja tak naprawdę taki film kręcę z nieukrytej kamery tak i tak myślałam. Gadam z ludźmi, takie różne pytania zadaję im i w ogóle, ale fajnie zareagować, możemy fragmentu użyć, film jest na YouTubie z tobą, to super, Lukas TV, sprawdź sobie, subskrybuj, Lukas TV przez K, sprawdź sobie. Miłego dnia. Cześć chłopaki, macie szlugę? O, oczywiście. No. Oczywiście mamy właśnie, no, możemy sobie wyjąć szlug tutaj. Już zaraz będzie. Ty masz? Ja nic nie mam. Skończyło się. Drugi. Czekaj. Trzeci. Jest czwarty nawet. O. No i spoko. O, jeszcze będzie tutaj. Zobaczymy jakieś karty są. Narkotyki. Można brać. A będzie na 5 mi się nawet. No dobra, to no. Tym razem nie chcę. Tutaj ta, dobra, ta, dobra, ta. Dobra to. Nie trzeba, na razie. A dobrze. Tak? Tak. No i elegancko. Plany na weekend masz jakieś już? Ja mam teraz ferie, to nie wiem. A, bo to ferie są. No. Kurczę, macie tego wolnego sporo. Nie wiadomo co z czasem robić. Jak będą, to na luzie będzie. Aha, no to super. No to by tak dalej, nie? Trzeba cisnąć i już. No dobra, to miło było to. Na razie, cześć. Na razie, cześć. Cześć! To wszystkiego najlepszego w tym nowym roku 2000 tam którymś. 20. No, zdrowia, szczęścia. Jak tam wczoraj Sylwester? Udał się? No co? Okej. Ja to dopiero do chałupy wracam, a tu dziwne. 1 stycznia, sklepy otwarte, śniegu nie ma. Jak nigdy. Myślałem, że się może bawiliśmy razem na jednej imprezie, bo tyle ludzi było, że już nie pamiętam, kto tam był wcale. No. Czasami są takie imprezy. No. Zapomniane, niezapomniane. Gdzie byliście? Gdzie? No. Na rynku chwilę i... Aha. I do domu. A, nie, to na rynku chyba nie byłem. Chyba, że to w innym mieście. No dobra, to idę dalej, bo dzisiaj poprawiny. A możemy fragment użyć z sobą w filmie na YouTubie? Super, to miłego dnia, cześć. Ej, cześć! Na kaca? Na kaca? Nie, co ty, a myślałem, że dasz na kaca, bo wczoraj po tej imprezie to... Po Sylwestrze to ledwo chodzę normalnie. Nie,
imprezy pana. No jak, nie byliśmy na jednej imprezie na Sylwestrze? Na Sylwesterze wczoraj? I have hangover. What I shall do? Go home and sleep. Oh no, no. Go home, sleep. You have some vodka, beer, onion. A co, 16? Jakiś, ale 16 co? 16 godzina. A o co chodzi? Bo ja nie wiem. Dobre, to tak naprawdę to taka ukryta kamera jest. O, tam możesz pomachać. Tam na poprawiny dzisiaj, no, pierwszego... Stawiasz, to idę. No, przecież zostało wczoraj Sylwestera, ja to 1 stycznia, ja powiem ci, jestem zdziwiony, że tyle ludzi, nie dość, że tu chodzi ludzi od cholery. Sklepy otwierane, samochody jeżdżą. I co zrobić? Dziwne jakieś, nie wiem. Dobra, lecę, śpieszę. Dobra, to tak naprawdę to taka ukryta kamera to jest. Cześć chłopaki, jak tam wczoraj po Sylwesterze? Co tam kręcisz? Co dzisiaj kręcisz ciekawego? A tak, tu się kręcę, tam. Jest! Dobry, to co? Ja się oglądam. Dobra. Sylwestrze wczoraj? No przecież bawiliśmy się wczoraj na imprezie. Nie pamiętasz już, jak kotem rzucałeś i mówiłeś, Pikachu, wybieram cię? Jak tam było wczoraj po Sylwestrze? Jak tam się no, czujesz? Bardzo dobrze. Tak, kurde, mnie to tak kacor męczy. Ale dobrze, dobrze wywijałeś tam. Z fajną tą dziewczynę taką miałeś. Taką, fajną taką, jak trzeba, no. Okay, tu i tam. Tak. Tu chyba pomyłka, bo my się nie znamy. No przecież wczoraj byliśmy razem na imprezie. No, ja... Dzisiaj wybierasz się na poprawiny? Ja nigdzie wczoraj nie byłem. No jak nie? Nie. Mówię przed chwilą, na Sylwestrze byliśmy. Nie, nie byłem. I przecież ma być impreza aż do 6 króli, do poniedziałku ma trwać. No, dlatego się jak poznałem, to się pytam od razu, jak tam tego, jak się czujesz po wczorajszym, bo ja to niedawno wstałem i powiem ci szczerze, że dawno takiej imprezy to nie widziałem, żeby ten gościu, co ten. Najlepszy to, pamiętasz tego typa, co rzucił butem w meble ściankę i mówił, a jest świeże powietrze w końcu. Aha, no. Czekaj. Dobra, dzięki. Spoko, to na razie. Nawzajem, cześć. To tak naprawdę to takie, to jest sklejone, to my taką ukrytą kamerę robimy. Takie żarty. Luka Stefan. No tak. Tak myślałem. No spoko, taki film kręcimy. No, ale spoko, fajnie wypadłeś. Możemy fragmenty z tobą użyć w filmie na YouTubie? Jasne, nie ma problemu. Okej, okay, to i będzie na... Ale spoko, reakcja. Co, mam być może. Jeden chyba, nie? To nie dyskutuj. A możemy fragmenty z tobą użyć w filmie na YouTubie? No dobra, dobra. Chodź, zagadamy z nimi, fajnie zareagowałeś, możemy twojej reakcji użyć? Nie? Spoko. A, to super. Spoko. Dzięki. Całą kształcie musisz rozpoznać, co chcesz zrobić. Okej. Wyrosłałeś tak, bo nie będę dwie rzeczy robić. Dzięki. Mam takie pytanie. Czy możemy to gdzieś stawić pod ekranie z problemu? Hi, you are a strong person, yeah? Yeah. So it's a brand. Yeah, we can give to some. Yeah. Choose something. It's for you, yeah? Okay. Don't worry. To pół godziny taki odcinek robimy. Nie, za długo. Ja to wolę. A ile? 35 minut? Nie, ja wolę krótsze odcinki, takie 5-minutowe. Nie. 5-minutowych to... To wiesz co? To bez sensu. Musi być 35 minut minimum. O takie pogawędki będę wstawiał, żeby dłużej było i żeby więcej reklam nawalić. O takie będziemy. No, to ćwicz. Tutaj akcja jest i nagle będziemy. Widzowie, dajcie znać, co myślicie o takich. A może mi pan pomóc odkręcić?
co to za ten? To moja butelka. Nawet paznokcie już połamałam. No i... Proszę, Lukasa pani poprosi o pomoc. On jest za herlawy. What do you think about pink color? Pink? Yeah. Well, first thing on my mind is more feminine. Aha. But it's the right color. It's a lovely color. Are you think it's a good color for men? Yes. Yeah? Yeah. Oh. But in society it's believed that the feminine usually wear pink more than male. Ah. Although men also wear pink. Okay. Yeah. Because I wanna be more macho, you know, macho yeah. Macho man, uh-huh. And I think maybe if I'll be wear pink color, pink shirt, skinny, I will be look like macho, do you think? Yeah? Yeah. And I wanna walking on the street like this. No. No? That's not macho. Who say or what? So maybe I should go like that. You have some problem? No, you have some problem? No. Nie, to dlaczego jest tabliczka obcym z tym zbroniony? Przepraszam, niech pan wejdzie. A ja z panią nie gadam, co pani? Miło było. No, tak naprawdę to jest taki film kręcę z nią krytyką. Ja właśnie nie widziałam. Aha, ale fajnie zareagować. Możemy fragmentu użyć sobie w filmie na YouTubie? Jasne. To super. To Lukas CV, to sprawdź sobie. Oglądam. Mój chłopak bardzo lubi. O, to super. To pozdrów chłopaka. Dobrze. To miłego dnia. Cześć. Jak myślicie, czy obcy istnieją? Obcy istnieją? Nie? Obcy. Ci z kosmosu. Obcy. Istnieją? Tak. Nie mogę na 100% powiedzieć, że nie, ale i na odwrót. No właśnie. No bo jest taka tabliczka, widziałem. Obcym wstęp zbroniony. To chyba istnieją. Chyba istnieją, no tak. No są takie tabliczki czasem. Obcym wstęp zbroniony. To chyba istnieją. Nie, ale tam widziałem w lokalu wcześniej. To chyba istnieją. A, no właśnie, ale to dyskryminacja kosmitów. Okay. Proszę, pani może wie, jak w ciągu jednego dnia stracić o połowę na wadze? Sprzedać wagę, kupić za 100, wysprzedać za 50. O, idealna myśl. Tak.